Dzień dobry, czwartek, 16 maja. Witamy się z Wami, tym razem z pokoju. Widać mnie? Oczywiście, dzień dobry. Ja sobie tu troszeczkę oczy dorabiam, bo nie miałam, odzyskuję. Zaczynamy dzisiaj nowy dzień, ostatni taki cały dzień. Pełny, no. Pełny dzień w Zakopanem. Pogoda nam dopisuje, zaraz Wam Marek pewnie pokaże, ale coś mi wieje z balkonu i to taki chłodek dochodzi, jeżeli chodzi o powietrze, także może dzisiaj, chociaż jest pięknie, pięknie. Wyspali? A, myśmy się wyspali, myślałem, że się zapytałem. Wyspali się. Czy widzowie się wyspali? Nie, widzowie to na pewno się wyspali. Coś boli? Nic nie boli. Nic nie boli. Nie, słuchajcie. A tu nie szczeka? Nie, nic, kompletnie nic, jest idealnie. Regeneracja pełna. Bo słuchajcie, no tak jakby na naszą kondycję przyłożyć kilometry, które zrobiliśmy. A właśnie, no to ile przerobiliśmy wczoraj? To już dosyć tu chodzimy, nie? A jesteśmy już któryś tam dzień, także dzisiaj pewnie jeszcze dołożymy. No to w ogóle będziemy przygotowani na sezon wakacyjny już w pełni. Dobra, odzyskuję oczy. Pewnie dziwicie, dlaczego dzisiaj nie był przywitany na balkonie. No otóż Wam już mówię, bo tu był taki wiatr przed chwilą, że nic nie było słychać, tylko po prostu, o, nawet teraz szumi chyba. Piękny widok, słuchajcie. Niebo dzisiaj zupełnie inne niż do tej pory. Pięknie nad Giewontem. Chmurki, takie delikatne obłoczki. No tu coś co prawda idzie, jest wiatr. Jest ten wiatr, który może coś przytarabanić, ale miejmy nadzieję, że nie. A nad Gubołówką jak zwykle idealos. Zatem zaczynamy ten dzień. Powiem tak, aplikacja pokazała 15 stopni, ale dzisiaj przez ten wiatr jest jakby trochę chłodniej. No ale dobra, jakoś to będzie. Uwaga, poranny trzęcz. Raz, za pierwszym razem, słuchajcie, łapka w górę, więc raz, bo teraz możecie zostawić łapkę w górę. My wybieramy się na śniadanie, a co do tego dzisiejszego, co do wczorajszego, słuchajcie, dystansu, który pokonaliśmy, ja może wyjdę sobie tu do pokoju, to za chwilę sprawdzę, ile dokładnie zrobiliśmy kilometrów i Wam dam tu znać. Zatem, Marzenko, pytanie. Ile wczoraj zrobiliśmy kilometrów, no? Nie no, wczoraj chyba próbowałam opowiedzieć, że 13. Bo wczoraj, czekaj. Miaśka, ile? 12. No, więcej niż przedwczoraj. To jest dziwne, nie? 15,7 kilometra. A przedwczoraj było 15,3. Aha, no to tam różnica minimalna w sumie. No, ale więcej. Ale, czyli dwa dni pod rząd, no to trzy dychy pękły. No. No. Także słuchajcie. Znaczy, wiecie, ja to trochę czuję. Kilometry zrobione, a ja właśnie nie. Wczoraj ja, czułem. Ja troszeczkę czuję w udach i troszeczkę w łydach, nie? Ale tak się czuję dobrze. Nie, żebym była jakaś zakwaszona. A wiesz, kiedy ja to czułem najbardziej wczoraj? Przed basenem. Ale wiesz, co się powiem, właśnie ten basen, nie? Chyba po basenie wszystko mi przeszło. Że w trakcie pływania tak. On tego wyciągnął. Tak, to te mięśnie troszeczkę się rozluźniają, wymasowują, bo na pewno. Zatem teraz idziemy na pyszne, regenerujące śniadanie, uzupełnić pożywne, energię, tak. Pożywne przede wszystkim. No i potem wybywamy w teren, ale dzisiaj, słuchajcie, teren jest no też taki w miarę przyjemny, w zasadzie dużo bardziej spacerkowy będzie, chociaż tak. Idziemy pod reglami, dobrze mówię? Tak, tylko pod reglami. W kierunku Doliny Białego. No i może jeszcze w kierunku Doliny Stążyckiej, tam jeszcze jest takie podejście delikatne. Zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą i stanie. No. Także takie plany. Dzisiaj jest tak lajtowo. Potem w centrum. No i słuchajcie, to jest w ogóle nasz ostatni dzień w Zakopanem. Jesteśmy ostatnio dosyć często w Zakopanem. Byliśmy na ferie, byliśmy wiosną. No drugi raz jesteśmy. Jeszcze byliśmy kiedyś jesienią, jakieś tam z 2 lata temu. No znowu jesteśmy wiosną, bardzo nam się tu podoba. No i tak co pobyt odkrywamy coś nowego, nowe szlaki. Tak, także za każdym razem teraz jak jesteśmy, są nowe trasy, nowe przygody, chociaż w tym roku, w tym sezonie było przygód, co nie miara. W tym roku nie zapomniana przygoda, znaczy w tym wyjeździe, nie? Tak, niedźwiadek. Czas. Czy niedźwiedź, ja nie wiem co to było. No, no nie wydawało mi się jakiś kolosalny, misiu, taki misiaczek. A ja Wam jeszcze powiem, że jak wczoraj wchodziliśmy właśnie, to przy kasach był taki pluszowy misiaczek, ja się go tak sobie głaskała, oglądała, a potem go miała w wersji na żywo. No już nie było tego. No, ale co tam, idziemy jeść. Meandrami korytarz, o jeszcze pogoda, sprawdzimy jak się ma być. No dzisiaj ma być niby pochmurno, popatrzcie, ale nie ma padać. A na co patrzysz?
Tu, czwartek. Na Polanę Chochołowską? Znaczy ogólnie no patrzę, wiesz, tak cały rzut robię, nie? Ale niebo dzisiaj jest po prostu przepiękne. U mnie na talerzu wszystko pięknie nałożone, to teraz czas zanieść sobie śniadanko do stolika. No i takie cudeńko ci wpadnie na śniadanie, oczywiście jest dużo sałatki, jajecznica z wymara, wędlinka. Tu zrobiłem taką kanapkę improwizacyjną, bo wczoraj była z pastrami, dzisiaj pastrami nie było. Nie było jajka, było za to coś innego, także dziennie coś innego tu jest, Marzenko. No naprawdę, nie możesz się nudzić. No, no tu się nie da znudzić na śniadanie. Takie menu zmienne, super. Bo są hotele, co mają standardowe śniadania. Mój talerz wygląda zawsze prawie tak samo. Jajecznica, jakaś wędlina, kiełbaska. No tak, ale za każdym razem jest coś innego. W sensie, no tak. Wiesz, inne wędliny. Także tu jest taka, słuchajcie, improwizacja totalna. Nie jakoś się smakowało, ale wiecie, no, myślę, że będzie i tak dobrze. Zatem bierzemy się za śniadanie, jeszcze tylko herbatka. I potem jakieś ciasto wpadnie, a ja tam też widziałem jakieś nowości chyba, kątem oka. Bo tu niektórzy już widzę sobie przygotowali, widzę. Taki zestawik jakiś powitalny. To jest taki zestawik drażniący. Smacznego. Smacznego. Po pysznym śniadaniu czas na coś słodkiego do kawki. I co my tu dzisiaj mamy? Mamy ten pyszny seromak, który wczoraj jadłem, rewelacyjny. Tu jest jakieś takie ciasto, chociaż to jest może to samo nawet, nie wiem. I to jest takie ciemne. No to weźmy sobie ci i seromaczek, bo był rewelacyjny. I to na spróbowanie. A ja teraz idę robić kawkę. Oczywiście na początku wpadnie espresso, a do tego wpadnie cappuccino, żeby było tak, wiecie, nieco mocniej. Jutro taka porządna kawa poranna, stawiająca na nogi. Dobra, tu nakładamy sobie seromaczek. O, już tu widzę taką ładną kafelkę, chciałem powiedzieć, kawałeczek, o, piękny. I jeszcze kawałeczek tego weźmy, no, taki ładny trójkącik jest. O, proszę. Do tego widelczyk. Kawusia gotowa, więc można się delektować teraz pysznościami. Ale zestaw? Piękny, nie? Bardzo ładny. I smakowity. To ja biorę się za degustację. Chociaż tak jak mówię, seromak przejadłem, był obłędny. A to ciemne ciasto, bo jadłem na ferę, jak byliśmy tu, nie? Było. No to jest jakiś brownie, może takie coś takiego. Takie coś a la piernikowe, bardzo dobre, powiem wam. No a u Marzenki, proszę. To jest to. Jakoś rano owoców nie lubię jeść, powiem ci. Bardzo fajna opcja od hotela. Takie owoce pokrojone. Oczywiście tu jest jeszcze tak, kiwi, pomarańcze są. Arbuz tak, był. Arbuz, ananas. Ananas jest dla mnie za ostry, jeżeli chodzi o takie świeżego, ale ja akurat nie miałam ochoty na pozostałe owoce. Arbuz, super i ten. Mango. Nie. Melon. Melon. Jeszcze jest, melon jest do wyboru, albo biały, albo ten żółty. Bo mango nie ma chyba, za miękkie. Nie, mango nie ma. No i smacznego. Także sorry. Jedni ciasto, drudzy owocki. Ale co z tego? Każdy wybiera to, co lubi. I każdy szczęśliwy. Ja dzisiaj w kurteczce, bo powiem wam, że tam jest chłodno na dworze. Ten wiatr jest taki jakiś zimno nieprzyjemny, że stwierdziłem, że idę w kurtce nie bez rękawniku. Chociaż na wszelki wypadek do plecaka zabrałem bez rękawnik też. Natomiast no, coś już się, powiem wam, dzieje. I tak jak mówiłem, rano ten wiatr coś przyniesie. No i proszę bardzo. Czy wy to widzicie? A jak było rano? Błękitne niebo, piękne. Nawet słuchajcie, nad Gubałówką teraz, gdzie się wybieramy. O, jakaś chmura już. Także dzisiaj ta pogoda już coś nie za bardzo, nie za ten teges. Ale my idziemy. O, Marzenka już jest warta i gotowa. No przyjemnie jest. No jest tak. Ale chłodnawo, długi rękawek jak najbardziej wskazany, tak, bo ten wiatr... Troszkę kurczę. Nie wiem, czy to mi wystarczy. Może bluzę włożę? Ja bym coś zabrał na tym miejscu. Tak? Bo ci będzie nieprzyjemnie, bo mi się chodziło. Taka kurtka jak ja mam jest w sensie idealna z racji tego, że ona po prostu nie przepuszcza wiatru. Natomiast to, co Marzenka założyła na siebie, takie jeansowe, no to wiecie, mały podmuch wiatru i wszystko jest na skórze. I się robi nieprzyjemnie, niemiło. Teraz skaczę. Nie wiem, czy w ogóle coś słyszycie, bo tak jak mówię, jak wieje wiatr, to jest jak jest, ale idziemy. Dzisiaj, słuchajcie, krótkie spodenki wpadły dalej, bo w nogi to akurat lubię, jak tak jest chłodniej,
bo wtedy coś tak, wiecie, nie rozgrzewa za bardzo. Także my idziemy, wybywamy kierunek. Gdzie idziemy? Pod regle, tak? Pod reglami. Teraz na początek. My już podążamy w kierunku wejścia. No właśnie, do czego, Marzenko? W kierunku doliny. Aha. I w kierunku Doliny Białego też, nie? To jest taki kierunek, no. Ogólny, rzekłbym. Ogólny. Także trochę tu wystarczy przejść ulicą. No i za chwilę sobie mykniemy i prawdopodobnie, tak jak wam w niedzielę mówiłem, właśnie tam, gdzie teraz idziemy, stamtąd wyszła ta nie sarna, tylko łania. Tak mi się wydaje, no bo to jest jedyne takie tu miejsce, gdzie ona może wyjść bezpośrednio. No oni tu mają wiele z parku miejsc. Tak? Myślisz? Zwierzątka to tutaj mają. No, możliwe. Także podążamy, okulary jak widać są, bo słońce pięknie świeci. Chociaż tak, jak nie ma wiatru, jest idealnie, ale jak zawieje wiatrem, powiem wam, rzeźko się robi. Bardzo rzeźko. No i drogowskaz prowadzi nas do drogi pod reglami, do Doliny Białego, można stędy dojść. Nie wiem, gdzie do końca pójdziemy, a może pójdziemy no tej, tam? W ogóle z tej trasy można też wejść sobie z Sążyską później tam, ale to trzeba kawałek przejść właśnie do drogi. A może pójdzie tam, gdzie jest ta wybaczówka, co? No możemy. Bo to jest bardzo fajna droga, tylko wystarczy trochę pod góreczkę sobie podejść, nie? I będzie przepięknie. Tu tylko proszę. To już na drugą stronę, nie? Widzisz tę stronę, tak, Gubałówki. Tak, Gubałówkę, no. No. I tam byliśmy, właśnie, bo myśmy tam byli w poniedziałek i oglądaliśmy właśnie od strony Gubałówki. Właśnie ta polana jest pod reglami, i ta droga pod reglami, ona jest tak widoczna. No jak ktoś się orientuje, to ją sobie wyczaili. No, także idziemy. Wpuszczają nowe te... Piękne, takie zieleniutkie, jasne. Od razu ta zieleń jest inna, taka młoda, taka świeża, wow. Ale wiesz co, pamiętasz jak byliśmy tu zimą? Pamiętam. Dokładnie w tym samym miejscu wody było, no... I to widać nawet, dokąd woda jest. Zakryte. A tu niestety... A teraz po prostu jest sucho. No, ilość wody bardzo mała. Bardzo, mamy porównanie, nie? Chyba. No jakoś tak. Styczny, no, luty, przełom coś. Ale jest bardzo mało. No, kiepsko. Niemniej jednak jest bardzo urokliwie. Pięknie. Warto się wsłuchać, bo tu się tak łączy. I ten szum potoku, i śpiew ptaków, i jakieś takie odgłosy szczekających psów niedaleko. No fajnie jest. Pięknie. Dotarliśmy do drogowskazu, w lewo Dolina Białego, godzina 15, a my idziemy w kierunku Doliny Strążyskiej, 20 minut, Dolina Kudziurze, 15. Wybieramy się, idziemy, bardzo przyjemnie, jak widać, ja już zdążyłem się przebrać. Słuchajcie, to jest taka pogoda, że trzeba sobie nosić wszystko, bo wkrótce się okazało, że ciut za ciepło się robi. Marzenka już też widzę. Tak, już zdjęłam bluzę, bo tak ciepło. Ale wiadomo, ona się potem przyda, nie? O, wieczorem jak znalazł. Natomiast teraz jeszcze jak słoneczko przygrzeje, to jest naprawdę ciepło. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Tym podejściem i ukaże się nam piękna panorama na Gubałówkę.
jak to z Marzenką, zawsze musi być wesoło, zawsze nie musi to się coś dziać. Ale to właśnie dobrze, nie? Nie ma Słuchajcie, nudy. Plan był taki, że idziemy tu pod Reglami w kierunku wejścia do Doliny Strążyckiej. Tak, no i tutaj sobie coś pobędziemy i wracamy tą samą fajną drogą. Później idziemy pod Reglami, dochodzimy do skoczni. Ale teraz tak idę i mówię, słuchajcie, prosto, skręcamy w prawo, w dół i jesteśmy przy tej kolei linowej. Naszej Moszkowej. Moszkowej, także... Ja wam pokażę. Możemy być od razu na Gubołówce, potem spacer Gubołówką, tak dzisiaj nie. Tak, no. Taki pożegnalny spacerek, także tu idziemy, tam dochodzimy, w dół, no i tam już jest ta kolejka na Polanie Szymoszkowej. No i wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Także, ale nawet dobrze, że taka zmiana. No nie wiem, co ty, Michaśka, o tym... To jest super zmiana. Tak? Otóż plan był taki, że jak się wrócimy do centrum, to pójdziemy sobie spokojnie do Samanty na kawkę. No ale tu się plany rypły. Więc ostatecznie Samanta może wpadnie jutro przed podróżą powrotną. Nie, ale mam dla ciebie wiadomość dobrą, tak? Bo o ile się dobrze orientuję, to ta cukiernia jest czynna do 20, także... Czy 19. 19. Możemy przejść Gubałóweczkę, zjechać, później do Samanty, później jeszcze... No, no tak. Wiesz, no... No bo i tak chcesz kupić jakieś upominki na Gubałówce, tak. Więc warto by to było w hotelu zostawić, tak, a nie wędrować z tym. Tak. Przynajmniej w aucie. I w hotelu zostawić i potem kolejna wyprawa, no. No i tak sobie dzień ładnie przespacerujemy, kilometrów, które narobimy, a ja tu widzę, słuchajcie, ale przyjemnie owieczki. Się spaceruje, słuchajcie. Dzień. Przyjemnie. No teraz na wypasie są, to będą tak, łosypki. Owce są na wypasie. Tu jest w ogóle taka fajna ta bacówka, gdzie mieliśmy okazję z Miłaśką kupić w tamtym roku w maju pyszne osypki. Popatrzcie, jaka ładna rodzinka owieczek. Na początku czarna owca, gdzieś tam pomiędzy też czarne owieczki. No i właśnie was te owce dają mleko tutaj bacówce, gdzie robią te pyszne osypki. Tak mi się wydaje, ale wiecie, może się mylę. No. Ciekawe, czy będzie czynna ta bacówka, bo to nie jest ta pierwsza tu. Tylko tam nie, dalej. Tam dalej. No to zobaczymy. Idziemy, jak będzie czynna, no to zajdziemy do pani, bo ostatnio żeśmy też... A pani nas ogląda, tak przy okazji. Tak, ucięli fajną pogawędkę, pani stwierdziła, że nas ogląda, bo przecież nas rozpoznała, no to idziemy, nie? Jest i bacówka, o której wspominałem, także za chwilę tam zajrzymy. No fajnie, bo gdyby były małe osypki, nie? Chyba, że chcesz kupić od razu duże osypki dla rodziców. No wiesz, tu będziesz miała lepsze niż na tym, ale myślę. Ale zobaczymy w ogóle, co jest, nie? Bo tu pani ma, wiecie, świeże, pachnące, idealne. Proszę bardzo, tak się prezentuje bacówka. W środku tu jest to palenisko, gdzie się wszystko wędzi i one tam na górze sobie dochodzą i są pyszne. Tu nam pani pokazuje, że w tych właśnie garach, nie wiem jak one się profesjonalnie nazywają, dzień dobry, Azorek pilny, je teraz na powrotę. Właśnie w tych garach robią te osypki, no, znaczy to masę. Tukanki. I wiesz co, widzisz takie te pieluchy, w tym się, nie? No, wyciska. Wyciska się z tej serwatki i potem się to formuje, kształtuje, bo są takie formy drewniane. Specjalne formy i wędzi potem, no naprawdę. No to idziemy kupić ale coś. Pierwszy raz jestem w takiej bacówce, że faktycznie ten ogień to się wędzi, to się kopci. Tam jesteś uwędzeni no, już. To ale to jest na cały takie dzień. Niepowtarzalne, bardzo fajnie. Pani tak opowiada nam tutaj, że nas ogląda i się dopytuje, a czy to jajko szczęśliwy kurek, to co to? No. Także idziemy kupić. Pieski bardzo ładne. Spokojne. Tylko teraz nie podchodź. Nie, bo... nie, dlatego nie podchodzę do tych garów. Idziemy. Dobra. Tu dwa odpoczywają. Teraz słuchajcie, wam zdradzimy tajemnicę. No, to są prawdziwe oscypki. W tej chwili jest 80% mleka owczego. A tu jak nam pani powiedziała, serki, to są po prostu serki takie, żadne oscypki. Tak. I zobaczcie, dzisiaj nam się udało. No takie szczęście nas dopadło, że my będziemy mieć prawdziwego oscypka. Taki swojski rok. I to jest tradycyjna metoda i wszystkie receptury zachowane. Tu na drzwiach jest napisane, że szlakiem oscypka. Tu teraz jest... pokażę. Ta także bierzemy jest... 4 sztuki. A tego na spróbowanie jednego wezmę i uciekamy. Tak jak mówiłem, szlak oscypkowy, także my idziemy. Marzenka już tu widzę, spakowane oscypki są. Ale to ja ci powiem, nie wiedziałem takich rzeczy. No ja też. No, my wielu rzeczy nie wiemy, jako tacy wiecie, takie żółte dzioby. Także no, już wiemy teraz o składzie. 4 oscypki są przepyszne. I teraz w maju najwięcej mają... Od maja tak do początku października, koniec września. Są, zależy, ale teraz są... mają najwięcej w składzie mleka owczego. 80%. Bo teraz najwięcej owce dają tego mleka, nie? A później no wiadomo, z czasem no, jak ku jesieni, no to troszeczkę tego mleka jest mniej. Także to skład też się zmienia, ale teraz ten skład jest taki...
Jak 80% trzeba. Mleka owczego. Tak, żeby ktoś był zainteresowany, to jest placówka. Ona się znajduje na drodze pod Reglami w kierunku Doliny Strążyskiej i tego wejścia do Doliny Strążyskiej. A jeżeli ktoś idzie od Doliny Strążyskiej, no to drogą pod Reglami. I taki oscypek 60 zł wyszedł. Tak, 60 zł, ale to jest duży oscypek, rzeczywiście bardzo duży. Zwróćcie uwagę też na ten skład, że on jest tutaj naprawdę swojsko robiony, że tak powiem. I taki fajny papier opakowany, normalnie taki, wiecie, profesjonal. Ja wam pokażę potem. No. No i te owce, co mówiłem, to są jednak owce z tego miejsca. Tak. Czyli będziemy jeść oscypka takiego jak trzeba. Oczywiście go zaczniemy, słuchajcie, w domu, żeby nie było. Tylko nie będziemy nawet dłubać, żeby go... Podzielimy. I on się kilka dni też... wędził, nie? Słucham? Kilka dni się wędził, pani tak, mówiła. Tak, tak. Jakby wam było mało, można dzisiaj w Dolina Kudziurze. Tam nie byliśmy jeszcze nigdy. Nie, nie byliśmy. 25 minut stąd. Także widzicie, bez... Ale zobacz, objęty jest monitoringiem, widzisz ten teren parku. To no jestem i w szoku. Taką dróżką sobie idziecie i ta Dolina Kudziurze jest krótka. Ona się kończy taką jaskinią z taką faktycznie dziurą. Można do niej wejść. Ale to tam nic nie widać, tam jest ciemno, nie? Dosyć wilgotno. Jak to w dziurze? Jak to w dziurze. A ja się chciałem nawiązać do jednego tematu, bo niektórzy pisali, że szkoda, że nie ma ujęć z drona. Słuchajcie, tu na terenie parku jest zakaz lotów dronami. Właśnie, to jest ta wasza herbatka. Ja Marzenko widzę, tak, że ty masz jakieś ciągoty, bo Marzenka już nam mówi, że... No, ale tu patrz, jesteś. Tu był wymazany. Każdy mówi, tu jesteś, tak. Tu idziesz. A my jesteśmy aktualnie tutaj i możemy iść tą Doliną Kudziurze, no ale dzisiaj nie. Później dochodzimy do wejścia. Tu już byliśmy dwa razy i nawet do Siklawicy doszliśmy. I wiosną, i zimą. Tak. Natomiast wczoraj byliśmy tutaj. Czekaj, chyba tutaj, tak? Kondratowa. No jakoś tak. No gdzieś tam nie widać jeszcze rejonach. Tego. No także. No, jeszcze trochę nam zostało. Ho. No to mamy co robić. A dzisiaj idąc szlakiem, proszę bardzo, kto nam się ukazał w tle. Nie wiem, czy tam widzicie, czy nie. Kotek. Biało-czarny kotek. Także kota też można spotkać na szlaku. I sobie poszedł. Czas na małe napojenie się. Tak, a wiesz, że mi ci pizza chciało, naprawdę. A wiesz, że dokładnie rok temu tu piłaś też tonik? No, w tamtym roku tak. Też. Ja sobie postawiłem na lemoniadę. Widać, że są farfocle. Pani mówiła, że jest zrobiona na cytrynach. No, można toniczek. A dzisiaj miałam właśnie taką ochotę na... Tonik. Ale ty jesteś bez kawy jeszcze, wiesz o tym? Bo ja czekam na kawę w Samancie. To kusi Marzenka, kusi. Dobra, a tam jest, słuchajcie, wejście do Doliny Strążyskiej, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówisz. Dobrze, to bierzemy się za pyszną lemoniadę. Ale tam jest też wejście z boku do Doliny Małej Łąki między innymi. I powiedziałaś już, że to pójdziemy przy roku. Następnym razem. Teraz idziemy w kierunku wyciągu kolejki na Szymoszkową. Z tego co Marzenka sprawdzała, to mamy jakieś pół godziny 40 minut drogi. W końcowej fazie, bo jeszcze wjedziemy. Aha, czy tam? Gubałówce. No ja wiem, widzę. Tam jest, słuchajcie, gubałóweczka. Ja wam powiem, że do końca nie wiem, czy idziemy dobrze, bo teraz tu pani kierownik coś zaczyna kręcić, że tu sobie pójdziemy, tu sobie skręcimy, a jak szliśmy tam pod Reglami, to wyglądało, wiecie, tak na wprost, że idzie droga. Teraz się odwracamy i proszę, jak pięknie odsłonił się Giewon. No rewelacja, po prostu jest na wyciągnięcie ręki. A my idziemy dalej. I tak nas Marzenka zaprowadziła, że proszę bardzo, gubałóweczka coraz to bliżej. No, Marzenko, zwracam honor. Dobry kierunek? Bardzo dobry. Po dobrej stronie? Rewelacyjny. Teraz będziemy w dół. No i prosto. I tam zaraz po lewej stronie będzie wyciąg. Ale widok przepiękny. No ładnie. Ale z tej strony jaki mają widok? Akurat teraz nie widać tego. Pokazywałem, ale... na Giewont. Tak? No, na wyciągnięcie ręki. No, to właśnie mają znowu... Piękne, to są okolice w Dolinie Strążyskiej, nie? Znaczy, no akurat tu jest ulica Strążyska, nie Dolina. Jako nie, to już ulica Regle. Tak. No, myśmy ze Strążyskiej zeszli, ulica Regle i idziemy dalej.
zwiedzać ulicy Zakopanego. Pięknie, bardzo fajnie. Pogoda na spacer też idealna. Ej, dlaczego wstrzymany trening? No. Zresztą cały czas trenuję. Ładnie. Nawet nie przypuszczaliśmy, że pójdziemy takimi terenami. Miało być prosto, wiecie, chodnikiem, a tu się okazuje, że proszę. Tak, jakieś drogi, wertepy, ale skrócik był. Michaśka już tu widzę odpoczywa, Marzenka też, ale słuchajcie, widok, no piękny, warto było iść. Cudownie, nie Marzenko? Pięknie. No a tu już mamy praktycznie... Jesteśmy prawie w celu. Prawie, no, o, tu już widać hotel i tam obok jest zaraz ta jest kolejka. Jest dolna kolej, tak. Naszą szkołą. Kolej linowa naszą szkołą, wow, ale pięknie. Nie no, troszeczkę żeśmy tutaj się przeszli, nie? No, moje no. Nogi już czują. Moje też, puls 103, pod górkę było. Idziemy. Kolana Szymoszkowa, są bileciki, wjeżdżamy. Ale zjazd już będzie tramwajem, tam tramwajem, no tak. No kolejką. Tą kolejką już do centrum Zakopanego. No wiadomo, że mamy w jedną stronę, więc to gorzej wychodzi, nie? Dużo gorzej. Nie chcesz mieć spacer na dół po ten telefon? Nie, mogę zjechać, Marzenko. Tak? Także my już jesteśmy w drodze, ale tu pięknie dzisiaj pachnie, bo kosili trawę i taki słodki zapaszek jest. Świeżo skoszonej trawy, pięknie. I to niekoniecznie spod moich paszek perfum, ale zapach tej trawy, powiem wam, obłędnie. Także teraz będziemy się inhalować. A ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy tam, bo nagrywałem to na dole, ale nie wiem, czy było słychać, bo wiało. Słuchajcie, przejazd góra-dół, dwie osoby dorosłe i dziecko, ze zniżką, 67 zł. Przejazd góra albo tylko dół, dwie osoby dorosłe plus dziecko, 57 zł. No więc powiem wam, przebitka jest kosmiczna. Jak kupujecie góra tu, no to macie 10 zł tylko taniej, drożej. To się zdecydowanie lepiej opłaca. A widoki, uwierzcie mi, lepiej jak się zjeżdża, niż jak się wjeżdża. No bo jak się wjeżdża, to właściwie widać tylko kupałówkę. Jedyne plusy tego, że jedziecie w górę, to przy końcu kolejki, tam gdzie jest, gdzie wysiadacie, można zrobić sobie foto. No i wtedy macie właśnie siebie na tle pięknej panoramy Tatr. No tak. No, no i to jest ten plus. No, a z drugą stronę to jest takie słabe tło. Także my wjeżdżamy, pogoda dopisuje. I jest mała zmiana. Kolejna planów, mianowicie wpadniemy do Chochielnika, dobrze mówię? Na zupkę. Bo już... Nie, ja na pajdę. Bo już coś burczy, powiem szczerze. No, no tak? Ja się znowu najadłem dzisiaj zieleniny, sałaty. 15.30. No, 15. No, czas. Tak, ja jestem ciekawy. Ale śmieci mi też, bo ten telefon spadł. No. No, no nie, ja już się, słuchajcie, rozłączę. Jeszcze wam pokażę widoczek i chowam ten telefon. No ale czego się nie robi dla takich pięknych widoków? No, drugie sensy są ładniejsze. Ja musisz wiem. Rękę wyciągnąć. Dotarliśmy na samą górę Szymoszkowej. Marzenka już prowadzi. Chochielnik w tle. Zupka wejdzie jak nic. Co jest? Piękne panorama, nie? Ale chmurki się zbierają jakieś takie. No ale dobra, jest. Spoko. Ale wieje, widzisz? Nie wiało przez tyle dni tu. A dzisiaj jakiś taki wiaterek... Tak, coś... dzisiaj od rana faktycznie jest coś takie podmuchy i to jest taki chłodny wiatr. I albo on coś przyniesie, albo rozwieje. A, rozwieje. Dobra, idziemy na zupkę. O, otwarty. Jakże by mogło być inaczej. O, tu piękny stoliczek, który wybieramy. Ten? Ten może jasny, nie? Jest bardzo ładny. To siadamy. O, zimą tu jeszcze, słuchajcie, w kominku. O, tu siedzieliśmy dokładnie, przy tym stoliczku. I tu coś się świeciło, a teraz już mamy wyłączone. Kiedyś tu się paliło... Normalnie drewno. Dobra, idziemy, zamawiamy. Zaglądamy do menu i proszę bardzo, ja stawiam na zupę i zobaczymy, jaka zupa wpadnie, bo do wyboru mamy tak. Pomidorowa, rosół, żurek i kwaśnica. No, z tego zrezygnuję z racji tego, że mam pewien uraz do kwaśnicy. Możesz i nie, żeby się wracać. Zdrów, ale właśnie, tempo wtedy trzeba mieć. Raz tak było. Tu już Marzenka sobie, proszę, domówiła herbatkę. Zamówiła właściwie. Na, tak, herbatę ciepłą, ale notabene każdy sobie z nas zamówił po zupce. I do każdej inną. Każdej inną. Ale niektórzy jeszcze coś do zupki zamówili. Same dobroci. Nagroda musi być.
Co mimo skole, jest i pajda. To Marzenka się obstawiła, powiem wam na całego. No proszę, a Marek poprosił panią. No możemy prosić o talerzyk? Tak, no bo chcę, żeby wie, żeby tak wizualnie ładnie wyglądało. Wizualnie to tak ładnie wygląda. Oczywiście żartuję. Także Moskole wpadną na trzy, podzielimy. O, dziękuję bardzo. No to co, Marzenko, przystępujesz do smarowidła. A patrzcie teraz to, niby talerzyk i to kulturalnie. A ja tam jestem taka, ja się proszę mnie, ty zamawiać Moskole, nie? Patrzcie na taki piękny żurek, kiełbasy, no, taka gwiazda z rurą. A jaja to na wypasie. O szczęśliwej kurki. A Marzenka, proszę, zupka pomidorowa. Tak, z kruseczkami. No i to jest zupka. Nie lubię takich zup... gęstych? Na gęsto, taka krem. No to masz na rzadko. No jej, ta pajda jeszcze. No pajda bardzo dobra była. I Moskole powiem wam rewelacyjne. No. Bardzo pyszne Moskole, także jemy smacznego. To już jest ta chwila, ten moment, kiedy Głubałówka zamyka się. Wszystkie stragany już praktycznie pozamykane, cała gastronomia. Pojedynczy turyści gdzieś tam idą, jeszcze wracają. No a my też wracamy. Idziemy na kolejkę, wjeżdżamy do centrum Zakopanego. No i powoli powiem wam, czas nam jakoś tak upłynął. Nawet nie wiem kiedy, co jak, a pamiętam jak tu zaczynaliśmy w poniedziałkową wizytę w Zakopanem. A dzisiaj już czwartek, także tak i po wszystkim. Jeszcze teraz mi wpadł w ręce, słuchajcie, taki niedźwiedź magnesik Zakopanego, no i wypadałoby kupić, ja uważam. Bo tak? Mieliśmy okazję spotkać na szlaku. No, taka żywego. Pamiątka dosyć nieznacząca, symboliczna. Tylko nie wiem, ile kosztuje, muszę zapytać się pani, ale bardzo ładny. Fajnie się prezentuje, no, taką paszczę. Ona by 3D jakby, nie? Bardzo fajnie. A to jest magnes? No. A, no to dobre. No to co, weźmiemy jeszcze pamiąteczkę. Jeszcze jest miejsce na lodówce, no. No, na takie coś musi być. Jest, taka, z takimi wspomnieniami. Z tego wyjazdu? Na lata, do końca. Och, ty niedźwiadku. Pogoniłeś nas. No i proszę, niedźwiadek jedzie z nami. Całe 10 zł kosztowało. No tak to już jest na Głubałówce, że tutaj się chyba, może się wcześniej to zaczyna wszystko, cała przygoda. No na pewno około 10 to, o, myślę, że już są. Jak tak wycieczki ja przyjeżdżają. Pamiętam, jak byliśmy kiedyś z wycieczką szkolną tu z dziećmi i byliśmy do południa, to był taki tłum, że tu nie szło przejść. No także tu tak życie od 10, tak powiem, do 15. Potem można chodzić, podziwiać i uważać na auta, bo niestety aut tu jest dużo. Bileciki kupione, ale słuchajcie, jakie inne tu są pieczątkowane. No i jak się okazuje, góra-dół też wychodzi dużo taniej niż tylko dół. Także zdecydowanie lepiej tu jeździć góra-dół niż tylko w jednym kierunku. Przed chwilą wagonik nam odjechał, także poczekamy i zjeżdżamy sobie do Zakopanego. Ostatecznie dotarliśmy do Samanty. No i proszę bardzo. Powiem wam, tu czacha dymi. Tu jest tak kolorowo, tak słodko. Już za chwilę, no właśnie nie wiem co wziąć. Czy takie ptasie mleczko, czy taki torcik tiramisu. Pychotka migdałowa też jest. Tu jeszcze są jakieś chwile. Także nie wiem co wezmę, na co postawię, to wam oczywiście pokażę. Udało się dzięki Marzence, dotarliśmy do Samanty. No nie robisz już Marzenka, ja zapomniałem w ogóle o tym temacie. Tak. No ty i zapomnieć o takim temacie. Ale no. Słuchajcie, postawiłem na torcik, którego jeszcze nie miałem okazji jeść, adwokatowo-makowy. Makowy jakiś, nie?
Do tego z Michasią wzięliśmy sobie te... A beziki to są te makaroniki. Makaroniki. To są jakie? Pistacjowe, podzgaduję. Pistacja i cytryna. Tak. No. No, tak, oczywiście tego będzie pięknie kawka. Pięknie się prezentuje. Kawka czarna. Dzisiaj pierwsza moja kawa. A Marzenko, co tak pusto? Ja dziękuję, jakoś nie mam ochoty. Ja nie jestem słodyczowa, że tak powiem. To jest niepokojący znak. Bardzo niepokojący. Także kawa czarna pierwsza i już nie piłam kawy chyba z kilka dni. A pamiętam czasy, że ty potrafiłaś po 7 kawy łapić. Nie, ty no 7 za to kawą. Też przeginasz, ale 5 nawet mogło wpaść. No, kawa za kawą, mówię wam. I naprawdę spoko. Bo to organizm się umie szybko odzwyczaić, tak. jak i przyzwyczaić. Ale ja bym się teraz jerby napijał. Powiem wam, że jakoś nie trafiliśmy nigdy do lokalu, gdzie by podawali jerbę. Ojej, ale no myślę, że są takie, bo to muszą być takie specyficzne lokale, klimaty, nie? No a w ogóle, słuchajcie, Marzenka jest na mnie obrażona, nerwowa, jak wścieklizna, nie wiem co. Bo ja, słuchajcie, wiecie, teraz telefonem nagrywam non-stop różne rzeczy. Ale ja nie jestem wściekła, do Instagrama, no, po prostu nagrywam sobie w poziomie, bo to jest, słuchajcie, dla mnie najlepszy patent. Nie nagrywam stricte aplikacją kamery, tylko przez Instagrama, bo to mi wyznacza czas, tej jednej minuty. Bo to ma być maks, nie? No i słuchajcie, byliśmy w tej bacówce, tam oscypki, gadka, szmatka. Ja nie wiem kiedy, słuchajcie, ja dodałem na Instagrama nogi Marzeny, nie? Ale takie od kolan w dół, no i wszyscy na Instagramie, czyje to nogi, no, nogi Marzeny. Ale naprawdę, ale on teraz sobie ze mnie stroi żarty. Ja nie jestem w ogóle obrażona, bo ja nie przywiązuję do tego wagi. Marzena powiedziała, że będzie kara. Będę musiał ciastkiem się podzielić. Ale naprawdę, życie jest za krótkie, żeby pierdołami się przejmować. Nieważne, słuchajcie, teraz na żywo teścik. Próbujemy ten pyszny torcik o smaku adwokatowo. Makowym, tak? Makowym. Ja myślę... A tu na górze jeszcze jest jakby taka warstwa przezroczysta, galaretka, no czy faktycznie, jakieś... teraz widać ją. O, widać pod kąta. I powiem wam, że wydaje mi się, że ta masa adwokatowa to będzie z tego, jakby nie z kremówek, tylko z napoleonek. Tak mi się wydaje. Biszkopt. Dobre. No mi smakuje, nie jest mdły, bo powiem wam, że spróbowałem makaronik czekoladowy, ale jak na mnie, jak do mnie już był za słodki, no to już wszystko jasne. Ale torcik dobry, chociaż powiem wam, że Michaśka trafiła lepiej, bo wzięła sobie takie ptacie mleczko. Galaretki dużo. Taka galaretka, pianka i w ogóle nie jest słodki. No ale dobra, kawy dzisiaj nie słodzę wyjątkowo, bo się przesłodzę już tym, to czuję. Pycha. Ale ja wam powiem tak, to, że rośnie, uwierzcie mi, to jest tylko mój osobisty problem. Na całe szczęście nikt na tym nie cierpi, nawet Marzenka wręcz zyskuje. Tak? Nie, bo jesteś cięższy, muszę wozić te 4 litery. Auto wozi. A słuchajcie, ja rosnę coraz to większe, wiecie, za 4 litery, a spalanie mniejsze, no. To jest fenomen. A to jest zagadka. Trzeba to. Albo ja rosnę, a Marzena w takim tempie maleje. No nie, nie, bo to nie widać po mnie. No. No trudno, życie. Mój problem, ja się z nim będę bujał, a nie inni. Tak to już jest. No ale jesteś chwilę szczęśliwy, przecież. O, teraz jesteś szczęśliwy. Ale ja jestem cały czas szczęśliwy. Ten cukier właśnie jak do mózgu dobija. Nie? W ogóle muszę sprawdzić, ile się przeszliśmy, ale właśnie, zakładam, że więcej niż będzie ostatecznie niż wczoraj. Bo jeszcze plan jest taki, że cię musimy zaliczyć spacer na stocznię. A, no to już jest musi tradycja. Być. Nie ma opcji. Ja chyba was dzisiaj, znaczy do was dołączę. Drodzy, jeszcze zakupy w Rossmanie. Szukałam czegoś takiego. Jedną ręką trudno, ale to jest taka szczoteczka, szczotka rozkładana. Bardzo fajna sprawa. Do tej pory... Ona ma lusterko też! To git majonez. No właśnie, taka do przyczesania. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakieś wyjścia i tak dalej, także fajnie się składa. Fajnie się zamyka. Jest mała. Sorry, jedną ręką to robię. Bardzo mi się podoba. I kosztuje zaledwie 6 zł. Teraz sprawdzimy. I to, nie? Tak. Asystent 6 zł. Także fajna rzecz, spoko, żeby sobie podróży, czy w jakimś takim, wiecie, całodniowym wyjściu przeczesać włosy, bo one mi czasami się robią takie niefajne. Także zakup udany. Po drodze jeszcze biorę pastę do zębów, bo nam się kończy na wyjeździe i chyba wpadnie jakiś peeling.
żeby sobie zapodać tu, bo czuję, że potrzebuję. O, Michasia, też już zakupy zrobione? Co ciekawego kupiłaś? A to właśnie szczoteczka dzięki Michasi, bo ona, pożyczyłam od niej i stwierdziłam, że mnie by się w plecaku w torebce też taka przydała. No i fajna sprawa. Dobra, to co do kasy? I wybieramy się jeszcze na pożegnalny spacer, bo tutaj dookoła idziemy na, wy już wiecie na co, a powiem, że na stocznię, w Zakopanem stocznia. Większość wie, bo nam piszecie, bo zadaliśmy wam też te pytania na Instagramie i tutaj na YouTubie i odpisujecie, że wiecie, o co chodzi. Także, dobra, idziemy, nie? Dobra, to do kasy. Dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowo wcześnie, można powiedzieć. Idziemy na taką ostatnią wieczorną trasę. Spacerek. Tak, spacerek. Pamiątki kupione prawie, bo niestety, ale jeden sklep, który mieliśmy odwiedzić, że tak powiem, już dochodziliśmy, a on się zamykał. No niestety, bo do 19.30, ale który jest dzień wolny. Jeżeli tu jesteśmy do południa, więc na pewno wpadniemy. Ale jaką, słuchajcie, Marzenka ma zarąbistą zawieszkę kupioną. No po prostu jak to ale zobaczycie, petarda. Ale nie mogę jej się zawiesić, bo no nie mam na czym. Tak, ale... Ale tak, zawieszka, ten kształt, ta forma jest wybrana przez tego otoczenia. Tak, słuchajcie, znalazłem już czysty przypadek. Byliśmy, bo Michasia, że chciała odwiedzić sklep z minerałami. Pokażę wam w hotelu, ale to Marek ją wybrał. Bo Marek mówi, Marzena... Podchodzą mi w oku, jak Marzenka, tak, słuchajcie. Chodzi po tym sklepie i... Marzena, zobacz, jaka fajna, nie? A ja mówię, no fajna, no ale to... I potem dopiero zorientowaliśmy się, że tam jest dziurka na taki sznureczek. Bo nie była widoczna taką matykę. Zemyczok, sznureczek. Albo na takie kółeczko, to się kogoś nada. Ale zobacz, jaka Michaśka jest wysoka, a Marzenka... No bo ona jak na depresja palcach w środku. Stoi. Nie stoi na palcach, normalnie stoi. A Marzenka jak depresja teraz między nami. Dzięki. A, taka dolinka. Spacerujemy. Właśnie robimy tę pętlę, o której Marek mówił, czyli idziemy koło skoczni. To ja wam też już o tym mówiłam. I tylko taką uwagę mam, jeszcze taką wstawkę, wrzutkę do osób, które czasami piszą na Instagramie czy tutaj na YouTubie komentarze dotyczące tego, że nie są w stanie rozkminić tego tytułu vloga. Znaczy nie, że rozkminić, bo że nie mają wiedzą... problem taki, że tytuły nie mają się nijak do materiału. No vloga. Więc właśnie, to dobra rada dla was. Albo nie przewijać, bo po prostu gdzieś wam coś umknęło, albo słuchać uważniej, bo po prostu nasz tytuł vloga zawsze wynika z czegoś, co jest, o czym jest mowa we vlogu. Zawsze znajdziecie odniesienie do tytułu. Czy to w sytuacji, która pojawiła się we vlogu, czy to w rozmowie jakimś, wiecie, pogadance. I niekoniecznie na początku jeszcze vloga, bo to jest ważne. A tak, to może być nawet końcowych jakieś sekundy. No, życie, nawet, nie? Tak. Michał się odstam. Także, wiem. Także, no właśnie taka uwaga, żeby... No, nie pisać już takich komentarzy, albo właśnie oglądać szczegółowo, albo dokładniej słuchać. I wtedy będzie wszystko jasne. A Michasia miała teraz, słuchajcie, taki... Ja wiem, z czego to wynika. To wynika z wczorajszej przygody, że miała taki, wiecie, taki teraz... Zaszeleściło coś w wiosku. Tak, i miała taki odskok. Ale to ptaki niekiedy powiem, takie większe, takie... Ale to na pewno wynika jeszcze z wczorajszej przygody dosyć. Trauma pozostanie. Tak. Także jeżeli ktoś nie widział ostatniego vloga, to zapraszam serdecznie tam przy... Oczywiście link do każdego poprzedniego daily vloga znajdziecie w opisie filmu, także serdecznie zapraszam. A teraz uwaga, wieczorny challenge, łapka w górę za pierwszym razem. Nie. Zadziałało. Tak, zadziałało. A gdzie fajerwerki, czy tam co? Nie, no właśnie, słuchajcie, raz mi się... To tylko chyba musimy wchodzić na nosala, żeby były fajerwerki. A wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy weszli na Giewont. Tam by się działo. I słuchajcie, piękny zachód słońca, jak mieliście okazję widzieć. Ale ja jestem ciekawy, ile nam się udało dzisiaj w ogóle przejść. Także ja teraz zajrzę do aplikacji i wam gdzieś tu wyświetlę już tą informację, żeby nie przedłużać. Także my idziemy dalej. Spacerujemy, podziwiamy piękne widoki. No, powiem wam, słońce tak rozświetla niebo, że płonie. Klimacik jest, świeca płonie. No to co, czas, Marzenko, na pożegnalne menu. Menu.
Masz jakiś pomysł? No właśnie chyba tak. Także na pewno wpadnie tu kufel herbaty, ale będzie to, no właśnie, chyba miętusia, powiem wam. Najlepiej jakoś mi spakuje z tych wszystkich. No i coś ona ostro może wezmę, też jakieś krewetki, zobaczymy, co tu ciekawego jeszcze mają. Tak się prezentują moje krewetki, proszę bardzo, obłędnie. Nie ma ich co prawda dużo, ale pachną rewelacyjnie, do tego jest pieczywo. No, Marzenka, miało być krewetki. Jednak nie. A wpadła pizza. Wpadła miodula. Ale ona jest dobra, nie? Jedziesz mią. Salami picante, mozzarella i miód. Bardzo fajne połączenie, bo ten smak, to są takie smaki przy, wiecie, ostrości, słodkości. Bardzo mi to pasuje, bo ja nie za bardzo lubię ostro. Ale ten miód tutaj daje czadu. Także ładnie wypieczona. Jak mi te krewetki pachną. Ja się z wami podzielę, bo ja tego nie zjem całego. Oj tam, Marzeko, nie przejmuj się. Na zdrowie, smacznego. A u mnie takie piękne krewetunie. Pachną i wyglądają obłędnie. Oczywiście nie mogło zabraknąć czegoś do popicia. I wpadła pyszna miętusia na ciepło. Bo jest jeszcze wersja na zimno, ale przy tej pogodzie, przy tej atmosferze na zimno odpada. Wróciliśmy do pokoju. Marzenka, słuchajcie, rozpakowuje nasze zakupy i obiecałem, że pokażemy wam oscypki. Zanim oscypki, to wam pokażę, co Marek wybrał dla mnie na wisiorek. A. Jaki piękny agat. Czekajcie, jak wam tu pokażę go. No zobacz, nie wiem. O, tu by musiał być. O, tak? Tak go widać. Może no? Tak. On tutaj ma taką dziureczkę. No, o, tego chyba widać. Tu nie zobaczymy, słuchajcie. Nie, no widać, jest, widać, jest. Widać. O, teraz widać, no. No i bardzo ładnie by się prezentował właśnie, ale nie na łańcuszku moim zdaniem, tylko na takim delikatnym sznurku, rzemyku bardzo cienkim, no tak, żeby tutaj... No pięknie, mogę po światło? Tak, proszę bardzo. No pięknie się prezentuje, powiem wam. Przeźroczysty, delikatnie, no, ładnie. No właśnie, to chyba widzieliście już. Tak, to jest, słuchajcie, moja pamiątka. Także pamiątka z wczorajszej wyprawy i chyba dla nas wszystkich będzie... Ale co najlepsze, kupiona na Gubałówce po drugiej stronie. Na pewno ten magnes będzie się jednoznacznie kojarzył z wyprawą na Kalatówki, także zapamiętamy. Także jak będziemy poglądać na tego niedźwiadka, to już będziemy... Ja proponuję, bo my, słuchajcie, magneziki mamy tak po tej bocznej ścianie. Ale tego damy chyba on fas. On fas będzie, tak, słuchajcie. Obok naszych króliczków. No i oczywiście, no jakieś takie pluszaczki, a to jeszcze coś, no wiecie, takiego dla najmłodszych. Coś jeszcze muszę do tego dokupić, a mam w planach jutro i to, słuchajcie, już nie damy się oszukać. Ja wam to pokażę. Poznaliśmy się całą prawdę. Dzisiaj poznaliśmy całą prawdę i już nas nikt nie oszuka. Zostaliśmy, no naprawdę tak... Uświadomieni. Tak, uświadomieni przez... właściwą osobę. Proszę. Prawdziwy. Przy czym pani mówiła wprost, że to nie jest taki bardzo mocno dowędzony, tak, ponieważ on jeszcze by musiał tam trochę leżeć, no ale myśmy czasu nie mieli. Także pani nas pouczyła. Powiedziała o tym, że tak naprawdę oscypki to można kupić teraz w bacówce od maja do września, gdzieś tam października. Dalej, że one tak naprawdę, te serki, które tutaj mamy na Krupówkach, czy tam pod Skocznią, no też pod Skocznią. Tak, wszędzie właśnie, w samym Zakopanem i okolicach. Tak, stacja dolna na Gubałówkę, to tak naprawdę są serki góralskie, tutaj serki, no po prostu serki. Natomiast one nie mają z oscypkiem nic wspólnego. Bo to są nazwy jedynie. Tak, i jeżeli chodzi o tego oscypka, one są wykonane w 80%, tu mają, zawierają mleko owcze, no i te 20, tak, pozostałe, ale pachnie przecudnie, wygląda przepięknie w takim sposób. A jeszcze pani uważa, że niby kształt ma znaczenie, że tak wygląda, tak, oscypek. Także po pierwsze nam się udało, dotarliśmy do tej bacówki, no, którą już znamy i z tamtego roku, powiem, no, pani też nas kojarzy. Bierzemy ze sobą na Śląsk 4 oryginalne i prawdziwe oscypki
już wiemy, czym się kierować i już wiemy, na czym polega prawdziwy oscypek. Także... Znaczy ja wiedziałem, ale nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że w okolicach maj, wrzesień, to jest na 100%. Ale terminologia jakby zostaje, gdzie nie idziesz, to oscypki, oscypki. Ale procent tak mleka nie wiedziałem, jaki ma być. Im wyższy, tym lepszy. No i tutaj należy 80%. Mamy wiedzę, nie? No, także... Dużo. Jak przyjedziemy do domu, to na 100% go sobie posmakujemy. I będzie mieć porównanie między takim serkiem, a ja myślę, że czy by jutro na Krupówkach nie kupić po prostu takiego serka, wiesz, wtedy masz to porównanie smakowe. Bo tak to znowu, ja chyba ostatnio jutro chyba kupię i zrobimy sobie po przyjeździe od razu taki teścik i w kolejnym vlogu będziemy już mieć takie podsumowanie, porównanie między oscypkiem, a serkiem góralskim. O. Także my się z Wami żegnamy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wyszło, wyszło. Zadziałał challenge. Łapka w górę zostawiona, serduszko? Nie. Nie, no łapka w górę. Łapka w górę. Także dziękujemy Wam za oglądanie Daily Vloga. Oczywiście jutro będzie kolejny. Piszcie komentarze, jak możemy, to odpowiadamy. I widzimy się już jutro. A tak. Ja teraz biorę się za montaż tego Daily Vloga. Jeszcze w dniu wyjazdu wspólnie zobaczymy. Słuchajcie, jutro jeszcze jest pół dnia w Zakopanem. Spojrzymy na Giewont jeszcze jutro, także no. Będzie śniadanie, słodkie, zakupy jeszcze będą. No. Słodkie? No a jak? No. Samanta musi być na koniec. Zawsze była zresztą. Odkąd poznaliśmy Samantę. Dobra. No. Na razie, pa. To żegnamy się, dobrej nocki dla Was, dla nas też. To